Cześć, nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką. Na co dzień pomagam uwolnić się od destrukcyjnych myśli oraz tych negatywnych emocji, aby w pełni dostroić się do tych najwyższych wibracji, które pozwalają i wspierają w realizacji celów i marzeń. Dzisiaj bardzo ważny temat. Podpowiem Wam metodę, która pozwala uwolnić z podświadomości te destrukcyjne myśli, uwolnić emocje nagromadzone, budzujące, niepozwalające się wyciszyć emocje i jednocześnie ta metoda pozwala na wykreowanie w sobie wewnętrznej siły do tego, aby zrealizować swoje marzenia czy też cele. Wiem, że to w tym momencie jest bardzo ważne, ponieważ potrzebujemy wewnętrznego wsparcia, wewnętrznego wsparcia do tego, aby te nasze cele, które sobie wyznaczyliśmy na początku roku, zrealizowały się. Taki wewnętrzny kopniak, tak, taki power potrzebny jest po to, abyśmy nie wpadli w dołek wtedy, kiedy pojawi się kryzys, bo każdy cel ma swój początek, środek i zakończenie. I ten cykl kreujący realizację tego celu bardzo często leci taką sinusoidą, czyli raz mamy power i działamy, a później nagle się coś dzieje i nasza energia bardzo spada, wpadamy w dołek. I żeby z tego dołka wyjść, nie rezygnując z marzeń, czyli nie przerywając tego cyklu i dotrzeć do samego końca, ta metoda, którą już za chwilę Wam zaprezentuję, jest rewelacyjna, aby się wyciszyć, aby ponownie podskoczyć i działać na wysokich wibracjach. Ta metoda to rozpisywanie, właściwie gryzmolenie, bardziej bym powiedziała, w biopolu, gryzmolenie tego, co jest niepotrzebne, wyrzucając to poprzez ruchy ręką i długopisem na papierze. W technice dwupunktu, metodzie dwupunktowej, to się nazywa rysunek intuicyjny. Ta metoda jest też stosowana przy Vedic Art, gdy zanim rozpoczynamy malować, też bierzemy kilka kartek i zaczynamy wyrzucać z siebie na papier te emocje poprzez rysowanie. Ale to rysowanie nie polega na tym, że my się patrzymy i wpatrujemy, co to ma pojawić się, tak? Czyli jaki rysunek ma się wykształtować z tego, co rysujemy, tylko po prostu skupiamy się na tym, co jest w nas, aby wyrzucić to, co stanowi blokadę i jednocześnie otworzyć się na to, co płynie z głębi, co jest tym naszym wewnętrznym przewodnictwem w realizacji danego marzenia, danego celu. Ta metoda jest bardzo prosta, po prostu bierzesz kartkę papieru, najlepiej kilka kartek, mogą być kolorowe kredki, może być zwykły ołówek, zwykły długopis. Wyciszasz się, witasz się ze swoim sercem. Przypominam, że w tym momencie już wchodzisz głęboko w swoje wewnętrzne jestestwo, bo wystarczy, że pomyślisz, łączę się z moim sercem, w tym momencie jesteś w swojej przestrzeni, w tej przestrzeni, która pozwala wyrzucić z siebie to, co jest niepotrzebne, czyli zdjąć te zewnętrzne wszystkie blokady, mury, które powstały i otworzyć się na to, co tak naprawdę płynie z głębi. I teraz, łącząc się ze swoim sercem, bierzesz długopis, zamykasz oczy i zaczynasz gryzmolić. Pozwalasz, aby Twoja ręka ruszała się bez konieczności i Twojej ingerencji. Czasami może być tak, że na początku wydaje Ci się, że to Ty robisz, tak? Że Ty rozpoczynasz ten proces, ale z czasem ta ręka zacznie sama się ruszać. Pamiętaj, żeby zamknąć oczy, ponieważ tu nie chodzi o to, abyś skupiła się na tym, co ma powstać za obrazek, a nasz umysł świadomy ma tą tendencję, że od razu chce, żeby te linijeczki, kreseczki były równoległe bądź prostopadłe. Przy zamkniętych oczach po prostu skupiasz się na tym, co jest w tobie, na tym, co jest niepotrzebne, na tym, co chcesz się pozbyć, co chcesz wyrzucić z siebie. Możesz się skupić na emocjach, możesz się skupić na tym, co gdzieś głęboko Cię uwiera i po prostu gryzmolić, gryzmolić, gryzmolić. Jeśli nie wystarczy Ci jedna kartka, odrzucasz ją, bierzesz kolejną i dalej rysujesz. Pamiętaj, aby zakończyć ten proces. Nie przerywaj w trakcie. Jeżeli czujesz, że cały czas jesteś nabuzowana i może to trwać od 5 do 15, nawet dłużej, to rysuj. Wyrzucaj to z siebie. Niech to
wyjdzie w pełni. Słuchaj, dla Twojej podświadomości jest to doskonała informacja, ponieważ ona uwielbia zabawę. Podświadomość jest jak dziecko. Jeżeli Ty pokazujesz jej, że możesz się uwolnić poprzez gryzmolenie, poprzez rysowanie i to powoduje, że wychodzi z Ciebie to, co jest niepotrzebne, wówczas jest to informacja również dla Twojego umysłu świadomego, że właśnie uwolniłaś się od tego, co już Tobie nie służy, od tego, co blokowało i stawiało mur przed realizacją czegoś nowego, przed otworzeniem się na coś nowego. I druga możliwość do wykorzystania tej również metody to przygotować sobie kredki i kredkami, też zamkniętymi oczami, też w przestrzeni serca, kreować to, co chcesz, żeby się zrealizowało. Czyli jeżeli marzysz o jakiejś wycieczce zagranicznej, o, nie wiem, o kupnie samochodu, o wydaniu książki, o czymkolwiek, co jest dla Ciebie ważne, to możesz, wchodząc w przestrzeń serca, otworzyć się na to, co podpowiadają Tobie uczucia. Ta metoda pozwala Tobie też wejść w tą energię, dostroić się do tej energii Twojego wewnętrznego, wibracyjnie dostrojenia do celu. Czyli wcześniej emocje wyrzucaliśmy, z siebie emocje, a teraz kopiemy głęboko, aby wyciągnąć z siebie, aby podkręcić te uczucia, które potrzebne są do dostrojenia się, do wejścia na ten kolejny poziom, żeby to Twoje zrealizowane marzenie było na równi z Tobą, czyli jakby wejście tymi uczuciami, pozytywnymi uczuciami do realizacji tego celu. I wtedy też zamykasz oczy i kolorowymi kredkami rysujesz. Wtedy na pewno nie będzie to takie chaotyczne, jak przy wyrzucaniu emocji. To raczej będzie spokojniejsze, to raczej będzie Cię wprowadzało w taki wewnętrzny spokój, radość, w coś, w entuzjazm, w pasję. I w tym momencie może być tak, że będziesz potrzebowała otworzyć oczy, żeby dobrać kolor, tak? I też rysujesz po to, aby te kolory, wibracja tych kolorów pozwoliła Tobie dostroić się do tego, co jest potrzebne, aby zrealizować w pełni to swoje marzenie. Także polecam Wam tą metodę gryzmolenia przy uwalnianiu emocji bądź rysowania intuicyjnego przy kreowaniu marzeń. Metody się sprawdzają, są rewelacyjne, mało tego, można je zaproponować swoim dzieciom, jeżeli widzicie, że dzieci mają jakieś problemy z emocjami, tak, że są nerwowe, to dać im kartkę, niech sobie wyrysują, niech wezmą kredki i powiedzieć, rysuj, jeśli Ci się coś nie podoba, wygryzmol to z siebie. Dzieci wiedzą, na czym to polega i to jest świetna metoda, jak się tego wyuczą, zaczną wyrzucać te emocje na papier, to już jako starsze nastolatkowie, bądź też starsze osoby będą wiedziały, jak sobie z tymi emocjami radzić, nie gromadząc ich w sobie. To jest świetna metoda, polecam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam za tydzień. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco i dostawać informacje, gdy tylko filmik pojawi się na moim kanale. Do zobaczenia.